Całkiem ładna klatka. No w miarę dobre wrażenie. A pierwsze wrażenie najważniejsze. Ile on za to chce? 550. Michał już jest w środku. Michciu to mój bardzo dobry braciszek. Starszy. Co masz dla nas? No jest, mieszkanko. Ciekawe. Z Michciem razem pracujemy, bo Michał wspomógł mnie funduszami na początek. Dogadaliśmy się, że w sumie możemy razem prowadzić tą działalność. No i tak już zostało. No strasznie zagruzowane jest to mieszkanie. Kwestia odgruzowania będzie. Ktoś się w pośpiechu wyprowadzał. Dobra, obejrzyjcie sobie. Michał zajmuje się pomocą przy remontach. Bardzo często pomaga też przy negocjacjach. Potrafi się dogadać z ludźmi. To ja mam wrażenie, że tutaj w ogóle ktoś wstał i wyszedł. No, jest jeszcze świąteczny klimat. Dobra, no pobojowisko jest niezłe, ale jest, potencjał. Słuchaj, potencjał. No dobra, tak naprawdę najbardziej z tego pokoju podoba mi się podłoga. Mam nadzieję, że ją odratujemy, jeżeli się zdecydujemy. I ona wygląda ładnie, tylko pytanie, jaki koszt? No ja myślę, że trzeba założyć 6 tysięcy spokojnie, z lobbystwowaniem. Kiedyś bardzo łatwo było kupić mieszkanie do remontu po okazyjnej cenie. Teraz ustawia się kolejka. Chodź, zobaczymy balkon. To nawet ustawny, zielone. Nowe płytki. Może nie nowe, ale no, w miarę. Ale są fajne i mogą zostać, tylko ten bałagan trzeba wywalić. No dobra. O matko. Wszystko jest do wywalenia, ale metraż jest okej. Okay. Płytki mi się podobają, tak naprawdę. Płytki tylko są fajne, tylko odpadają. No dobra, to ile liczyłbyś za tę kuchnię realnie? 15 tysięcy. Ze wszystkim? Szafki, tak, z szafkami, z wymianą płytek i z kupieniem sprzętu. 15 tysięcy. Wchodzimy najpierw do mieszkania, które jest kompletną ruderą. Remontujemy i w tym samym miejscu mamy fajny, nowy, pachnący świeżością apartamencik.